widzowie, z tej strony Fryziaczek. Dzisiaj gramy w Driver Transport Game 2. Dzisiaj ze mną jest mój sponsor i ja jestem jego sponsorem, Maximilianos. Siemano. No cóż, to jest pierwszy odcinek z Maxem. Możecie tutaj w prawym górnym rogu macie kartę do jego kanału i zapraszam na jego kanał. Polecam jego filmy. Ja również twoje polecam. No. A szczególnie naszego wspólnego Discorda. Tak. Oczywiście zajrzyjcie do opisu. W opisie podam wam linka do naszego Discorda. Jest tam ponoć ponad 87 osób. Łącznie z botami. Ale jest bardzo dużo osób. I można raczej znaleźć fajnych ludzi do grania bądź do rozmawiania. Mamy po pierwsze, serwer oferuje ekipę nagrywki, rozmowy z nami. Ja to zareklamuję, poczekasz? No dobra, no to zareklamuj. Nie, bo ja tylko na przystanek. Dobra. Ogólnie to dokończając, to mamy bardzo fajne... Ja z Maxem jestem administracją. Jesteśmy administracją, mamy rekrutację do ekipy nagrywki, można z nami rozmawiać, grać. Jesteśmy chętni do rozmów, jesteśmy mili. Każdy jest mile widziany. Oprócz osób, które dużo przeklinają, chociaż można tam raz na jakiś czas przekląć, ale byle nie obrażać innych. Dobra, ponieważ... ja czytam, mogę? Dobra, no czytaj. Czekaj. Gdzie jest kanał nasza reklama? Zgubiłem się. To ja włączam Business i włączamy Solarisa. Ty, nie ma kanału nasza reklama chyba, czy jest? Trudno, dobra, ale i tak już większość zareklamowałem. Zapraszam bardzo na serwer, a my już zaczynamy jechać. Ja będę jechał z Szczęśliwic do centrum. Linią numer... nie mam pojęcia. Dobra, 13 minut. Dobrze. Linia numer 500... silnik. O kurde, bo chłop we mnie wjedzie. Dobra, tak. Dobrze. Ktoś chyba... Co jest? Kurde! Nie mogę wyhamować. Dobra, wsunę ten tramwaj. Po prostu sobie ten... przejdę reklamę za reklamą. Nie, nie mogę. Ale pamiętajcie jedno. Jeżeli ktoś was wyzywa... Bo nie wiem, czy wiesz, Max, ale zawsze na moich odcinkach, na każdym odcinku, z jakiejkolwiek gry... No. Zawsze daję moim widzom jakiegoś protipa, na przykład psychicznego. Jak ktoś ich, na przykład jakiegoś widza wyzywa, to daję im porady, jak sobie poradzić właśnie z takimi ludźmi. Dobra, ale... Dzisiejszy tip na odcinek będzie taki, że akurat mamy ze sobą, jak jesteście na przykład atakowani przez jakiegoś bulera, przez jakiegoś bulego, który was buluje inaczej i przeszkadza wam, to jak nie możecie go ignorować, jak po prostu już nie macie siły, by go ignorować, nie idźcie do... Jeżeli jesteście w szkole, to nie polecam iść do pani, chyba że jesteście 60-ami, to wtedy okej. Okay. Ale jeżeli nie jesteście 60-ami i nie chcecie, żeby was koledzy wyzwali od 60, to w takim razie mam dla was protipa. Możecie wykorzystać moją opcję, ponieważ moja opcja jest taka. Jeżeli wam ktoś... Przepraszam, że tak przerywam, ale Tomasza Knapika trzeba szanować. A szczególnie jego zapowiedzi, przystanków. I jak mamy taką sytuację i idziecie, na przykład nie chcecie iść do pani, bo tak jak mówiłem, bo nie chcecie być 60-ami, to wtedy najprościej po prostu, jeżeli... Chyba zrobię stawkę i napiszę a few moments later. Dobra. I po prostu, jeżeli nie chcecie iść do tej pani, na przykład ta osoba nadal was wnerwia i nie chce przestać, no to
Kurde, zapomniałem tego ticketa, ale w sumie to nawet mi się przypomniał trochę. Opatrz. Ogólnie to jak pójdziecie do pani i powiecie, że ten ktoś przeszkadza wam, to raczej nie, no... Nie wiem, czy to jest... No, nawet całkiem dobrze, ale na przykład jest, jeżeli na przykład się bicie z kimś, albo jeżeli ktoś was bije, to wtedy jak w pani was na przykład zauważy, jak zacznie ktoś bójkę, to naprawdę polecam pójść. Ale nie naskarżyć, tylko powiedzieć, że on wam przeszkadza. Mimo tego, że jestem, będzie 60, bo ja już nie zapomniałem, więc nie słuchajcie się mnie kompletnie, bo mówię jakieś pierdoły na tą chwilę. To był dzisiejszy protip. I protip dla osób, które chcą wiedzieć, jak być co 60. Dobra, ale tak szczerze, to był żart. Miałem takiego protipa i chciałem wam go powiedzieć, ale nie zapomniałem. Dobra, mogę czytać? No. Twoją wypowiedź? Tak. Dobra, zaczynamy. Maximilian z Team Community. Idealny serwer dla ciebie. Partnerstwa, jeśli szukasz serwera, na którym będziesz mógł popisać lub porozmawiać na różne tematy, to jest to serwer idealnie dla ciebie. Oferujemy również do oglądania Minecraft, tramwaja, metro, autobusy, pociągi, Roblox. Oferujemy również miłą atmosferę na serwerze, ciekawe rozmowy na czatach lub voice-chatach, administrację na medal, konkurs na przedstawi, level ekonomia. Pozdrawiamy serdecznie zespół maksymalistyki. Błąd. Zespół administracyjny maksymalistyki. To... Na górze jest dobrze. Pozdrawiamy serdecznie zespół Max Finance i komunikacji. A dwa razy jest to samo. Dziękuję, że zareklamowałeś nasz serwer już. Ale w takim razie to zapamiętajcie jedno. Ktoś was bije? Dajcie mu. I to mocniej. Wtedy zapamięta. Ale od razu wam mówię, nie warto zaczynać w bujek, ponieważ jest to niefajne. Bardzo. No zresztą tak jak mówiłem, może was nauczycielka przyłapać i dostaniecie uwagę. Chyba, że ktoś nie dostawa cię uwagi. Kiedy jest ten plac na Lutowicza? Już kurde nie wiem, gdzie jest ten przystanek cholerny. Patrzcie na to. Jadę. A ty jedziesz jakim tramwajem? Ja jadę autobusem. O kurde, wyjechałem poza drogę, widzicie? Jadę oryginalną Persu Sphinx 120 NO. Numer taborowy pojazdu 3255. Następny przystanek, plac Zawisza. Nie chcę, co minąłem przystanek! Nie. Kurde. Dobra, następny przystanek, plac Zawiszy. Jedziemy, jodymy. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, chociaż wątpię, że chcecie, bo jako youtuber się nie nadaje. Może. Niektórzy koledzy mi tak mówią. No. Przepraszam, mogę ci przerwać wypowiedź? No, słucham. Musimy ogarnąć system rekrutacji, bo jest albo możliwość pisemna, albo i na voice czacie, więc nie wiem, czy robi się na dwa etapy, czy że może sobie wybrać. Jesteś człowiekiem, który przerwał właśnie zapowiedź przystanku. Tomasza Knapika. Nie lubisz chyba Tomasza Knapika. Jak możesz tak zrobić, nie widzieć. Może w jakie dni robimy rekrutację? No to zapraszam dzisiaj was, bo jutro robimy rekrutację. Jutro? A co, nie może być jutro? A
Może, ale nie wiem, czy by to bez. Postaram się. Ale to najwcześniej o 17. No. W godzinie 17-19 pasuje? No. Tak, także widziałeś w socialu. Dobra, bo jutro jest. Bo jutro jeszcze nie ma szkół, no nie? No, jutro nie ma jeszcze szkół. To jest sobota. Poza tym nie wiem, czy będę, bo jutro do mnie brat jest jeszcze przed testem. Hmm. Ale ja mam brat. O, to jest brat, którego. Ale poczekaj, to jest brat, który. Który ma własny urodzi... serwer Discord i Minecraft. I serwer. Płatny Minecraft. Serwer. No i co, ma dużo graczy? 20 maksymalnie, bo jakieś serwer. A, dobra. A dużo gra tam ludzi? Kurde, to ja nie wiem. Znowu przerwałeś Tomaszowi Knopikowi. No cóż, życie tak bywa. Jak śmiesz tak mówić? Następny przystanek. Metro Świętokrzyska. Następny przystanek. Metro Świętokrzyska. O, tym razem nie przerwałaś na pikowi. No i dobrze. Jeżeli chcecie, żebym został prawdziwym kierowcą autobusu, stawcie łapkę w górę pod tym filmem. A jeżeli nie chcecie, to zostawcie suba. Nie no, tak szczerze to nie musicie. Po prostu bardzo chcę dobić 1000 subskrypcji, więc pomóżcie mi dobić ten... Ale zrobię specjal, czyli vloga, pierwszego vloga, mimo tego, że już nagrywałem vloga, ale na innym kanale. A ja wtedy będę bardziej aktywny, jakby nie miał 1000 subskrypcji. Będzie miał większy. No, będzie bardziej max aktywny. Będzie więcej odcinków. A jak będziecie O, mam osobę. To już trudno. Jest, mam osobę pierwszą w autobusie. Bileciki do kontroli. To napisz na szosie, dzień dobry komorniku, bilet. Ta na czerwony, kurde, pojechałem, miałem zielone. Bacon, kup bilet! Etong, Eltong! Następny przystanek, obec. Dobra, zamykam te drzwi, głupie. Siedź, Bacon, w spokoju. Czemu mój tramwaj zapowiedź nie ma jak mam połączone? Następny przystanek. Centrum. Przystanek końcowy. Kurde. Koniec kursu. Prosimy. Dziękujemy. Koniec kursu. Dobra. Bo u nas... Bo ja mieszkam w Koszalinie. Niektórzy mogą to wiedzieć, ponieważ... Short. Mnie i Kuba powinni wiedzieć. Ale. Halo. Przystanek centrum. Koniec trasy. Dziękujemy za. Dojechali Państwo do celu. Dziękujemy za wspólną podróż. Dziękujemy za wspólną podróż. No i znowu kurde w wiosku. Ej, mam pomysł. Na godzinie W, no nie? No. Oglądałeś na moim kanale godzinę W? Nie. Następny przystanek. Przystanek na żądanie. Naciśnij przycisk stopa, aby zatrzymać autobus. Stojąc na przystanku, machnij ręką. Przystanek na żądanie! Aż chłopa wywaliło z autobusu. Dobre, no. Aż chłopa wywaliło z autobusu. No, zapraszam chłopa do autobusu. Mam dwie osoby już w tym autobusie. Co jest, kurde? Bilety kupować. Dobra, w sumie...
dla ośmiu Borobloxów. Ja zawsze, ja szczerze, jak jadę, jak ja jeżdżę. Jak ja jeżdżę na przykład autobusem w tej grze, albo u kogoś autobusem, to wtedy zawsze kupuję bilet, ponieważ chcę tej osobie sprawić przyjemność, bo wydaje własne pieniądze zarobione, żeby kupić u niej, akurat u niej... Może w centrach. Akurat u niej... Tak, to prawda, ja też jestem na tym przystanku. A ja jestem na banach. A. I zawie... To by było na tyle. Dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Pamiętajcie o subiku i lajku. Jeżeli chcecie... Jeszcze ja dojadę do banana. Poczekaj chwilę. Zaraz mówię. Pamiętajcie, żeby zostawić subika, łapkę w górę. No i ripostować tego, ten film, albo inne moje filmy. Więc zapraszam was na kanał Maxa i Narka. A ja zapraszam na kanał. Zobaczcie.